Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to ranking palet Nataszy Denony, natomiast zaznaczam palet MIDI, ponieważ w mojej kolekcji mam palet Nataszy Denony bardzo dużo. Jest to moja ulubiona marka, totalnie ukochana, także nie jest chyba dziwnym, że posiadam tyle palet właśnie tej marki. I pamiętam, że pod którymś z filmów mówiliście, że fajnie by było zobaczyć taki ranking. Postanowiłam to ograniczyć do palet MIDI, ponieważ z racji tego, jak różne są wielkościowo te palety, na pewno wpłynęłoby to na ich miejsce w rankingu, dlatego nie chciałam po prostu mieszać tych kategorii. Chętnie zrobię też ranking mini paletek, jeżeli to jest coś, co też Was interesuje. Natomiast wydaje mi się, że MIDI to jest taka bardzo wdzięczna też wielkość palety. Mamy tutaj 15 cieni, jest to miks matów, błysków i tak dalej. Bardzo ładne też opakowanie, takie wiecie, solidne. Mamy zawsze tutaj dziurki z tyłu, możemy dzięki tym dziurkom dany cień wyjąć i pomiędzy tymi paletami sobie te cienie rozkładać, tworzyć swoje własne palety. Cenowo, jeżeli chodzi o jakość i ilość cieni, jakie dostajemy, ja uważam, że nie jest to zła cena, aczkolwiek widzę, że w ostatnim czasie, może nie wiem, półtora roku, ta cena wzrasta. Tak jak cena wszystkiego tak naprawdę wzrasta ostatnio. Nie ukrywam, że trochę czasu zajęło mi ułożenie tych palet w odpowiedniej kolejności. Nie wiem, czy tak samo ułożyłabym je jutro. Są miejsca, których jestem pewna, natomiast wiele jest takich, których nie. I po prostu zależy to od danego momentu, od tego, co mnie w tym momencie akurat inspiruje, jakich kolorów chcę używać, także podejrzewam, że jak będę robić taki film w przyszłym roku, to ta kolejność może się różnić i to niekoniecznie dlatego, że któraś paleta nagle okaże się dużo lepsza albo dużo gorsza. Tak naprawdę nie ma tutaj złej palety. Którakolwiek z tych palet, jeżeli Wam się podoba, ja naprawdę z całego serca polecam. Bardziej polecam jednak te nowsze palety, ponieważ one zawierają nowe formuły Nataszy Denony. Ona naprawdę w tym roku zrobiła genialną robotę i wypuściła kilka znakomitych formuł, zwłaszcza jeżeli chodzi o błyski. Tutaj naprawdę jest duży postęp i to tak naprawdę przeważyło na tym, że sporo tych starszych palet wylądowało na dole tego rankingu. Po prostu nie są w stanie konkurować z tą nową formułą błysków Nataszy. Trudno. Dobrze, słuchajcie, zacznę od miejsca ostatniego. Jeżeli dobrze liczę, tych palet jest 11. Tak, jest ich 11, także idziemy od końca. No i na ostatnim miejscu, tutaj nie miałam tak naprawdę wątpliwości, jeżeli chodzi o to miejsce. Jest to paleta Sunrise. Jest to paleta, która ma już swoje lata. Skrzypi nawet. I jak możecie zobaczyć, nie jest jakoś przeze mnie szczególnie używana. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, o co chodzi. Nie jest tak, że ta paleta jest jakaś zła, czy że z cieniami się źle pracuje. Nic takiego. Wszystko pracuje dobrze. Po prostu jakoś nie woła do mnie. Nie inspiruje mnie szczególnie. Teraz jak na nią patrzę, widzę piękne żółcie i piękną tutaj tą ceglaną pomarańczę. Może powinnam ją po prostu wyjąć i użyć obok czegoś, co bardzo lubię i co mnie w tej chwili bardzo, bardzo inspiruje. W ten sposób mogłabym ją użyć. Natomiast sama z siebie na ten moment po prostu, przyznaję się, leży zapomniana w szufladzie. Ale że jest częścią mojej kolekcji, częścią historii marki Nataszy Denony, to nie chcę się jej pozbywać. To jest chyba jedyna marka w mojej kolekcji, której totalnie nie chcę nic po prostu zdeklaterować. Inne marki idą pod nóż jak trzeba. Robiłam też nawet w tym roku deklater moich palet Pat McGrath i tam sporo się naprawdę pozbyłam. Tutaj na razie nie widzę takiej opcji. Także numer 11 Sunrise. Jeżeli chodzi o miejsce 10, tutaj się trochę wahałam, ale koniec końców postawiłam na paletę Zendo. O, nawet się odbijam w niej. Hello. Trochę to creepy jest, nie? Jak mówię do Was z palety Nataszy Denony, z okładki. Okej, okay, otworzę może. Ona wygląda tak i dlatego wahałam się, żeby dać ją na tym miejscu, ponieważ tak naprawdę to jest jedyna moja paleta Nataszy Denony, w której zdenkowałam jakiś cień. I tutaj, jeżeli może się uda przyjrzeć blisko, w tej miętce mam pan. Jest dziura, jakby nie patrzeć. Wyraźna dosyć, mam nadzieję. I jest to po prostu jedyna paleta, w której udało mi się to zrobić. I sięgałam naprawdę po tą miętę nałogowo. Bardzo ją lubiłam do pastelowych makijaży, gdzie używałam głównie zieleni, ale też lubię ją używać do wyblendowania moich morskich makijaży. Może część z Was wie, ja uwielbiam kolor morski. Wydaje mi się, że lubię go nawet bardziej niż zielony, co może niektórych zdziwić. Także właśnie taka mięta
idealnie służyła mi do wyblendowania tych morskości i nadania im takiego troszeczkę innego wymiaru. Dlatego ciężko było mi dać ją na miejscu 10, skoro często po nią sięgałam. Natomiast no, muszę przyznać, że sięgałam głównie po ten dzień. Czasem po ten wyżej, właśnie taki lekko morski, zielony. Ta część jakby mogła dla mnie nie istnieć. Ewentualnie brałam ten czerwony i jego próbowałam topić w inny makijaż, natomiast generalnie tutaj te błyski jakoś no, nie robiły na mnie wrażenia. Natasza ma naprawdę niezłe błyski w ostatnich paletach i już tym bardziej nie patrzę na te właśnie w paletce Zendo. Także nie jest to paleta zła, tak jak mówię, wszystkie te palety są jakościowo bardzo dobre, dobrze się blendują, natomiast stopień intensywności błysków to jest chyba to, co odróżnia je od siebie najbardziej. Plus historie kolorystyczne, w tych starszych paletach widać postęp czasu po prostu, na przykład ta Sunrise to jest taka klasyczna paleta z lat 2018-19, może to był chyba 19, kiedy Sunrise wyszła. Ta jest już troszkę bardziej nowoczesna, właśnie łącząca ze sobą różne tonacje i różne jakby pomysły. Natomiast nie byłam po prostu w stanie dać jej wyżej niż tą paletę, która jest na miejscu 9, bo po prostu po tamtą sięgam rzadko, ale regularnie. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Miejsce 10, Zendo. Na miejscu 9 więc będzie paleta Love i to jest paleta, która przyznaję się nie jest jakaś oszałamiająco oryginalna. Natomiast odkąd ją mam, co roku na początku roku, czyli właśnie styczeń, luty, tak do połowy marca powiedzmy, sięgam naprawdę po nią często. Potem o niej zapominam, leży do następnego stycznia. Jest to rzeczywiście dla mnie paleta taka bardzo walentynkowa, romantyczna, aczkolwiek przyznam się, że mam makijaż, który wykonuje właśnie wyłącznie tą paletą. Rzadko tak naprawdę mam takie makijaże, czy takie palety, z których robię konkretny makijaż. Raczej o tym nie myślę, nie, na pewno powtarzam jakieś makijaże, ale no nieświadomie. Natomiast ta paleta jest chyba jedyną taką, do której rzeczywiście wracam, żeby zrobić konkretny makijaż. Jest to właśnie makijaż z tą czerwienią, razem z czerwienią tą Heartbeat. W ogóle bardzo lubię czerwienie z tej palety. Także Commitment plus ten Duochrom. Wygląda to naprawdę zabójczo. Nie ten Giving, ten różowy. W każdym razie połączenie czerwieni z różem. To też jest połączenie, które uwielbiam. Kiedyś Wam mówiłam, że szukam małej paletki, najlepiej Quoda, ale no może być to, nie wiem, szóstka, która właśnie da mi idealny zestaw do takiego makijażu czerwono-różowego, z tym, że musi tam być czerwony mat, jasny różowy błysk, i pozostałe dwa jestem w stanie jakoś pogodzić się z tym, co akurat jest w tej palecie. Czy to będzie raczej bordo, czy czerń, czy no najlepiej jakby był taki jeszcze pastelowy, różowy, matowy, to też byłoby fajnie. Generalnie ja z tej palety mogłabym sama stworzyć taki idealny kłod, ale jako paletocholiczka szukam gotowej palety. Nie jestem z tych, którzy lubią tak single sobie przekładać. Ja lubię palety. Także paleta Love jest na miejscu 9, nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, po prostu jest to paleta, po którą sięgam wyłącznie tak naprawdę, żeby zrobić jeden konkretny makijaż. Także stąd niższe troszeczkę miejsce na mojej liście. Miejsce 8 nieco mnie boli, ponieważ naprawdę kocham tę paletę i chciałam dać ją wyżej, ale no zwyczajnie nie mogę, po prostu nie mogę. I miejsce 8 to jest paleta Bronze. Znowu widać wszystko w tej palecie, patrzcie, takie mam pędzelki. Może otworzę, też skrzypi. Nie jestem w stanie dać jej wyżej, dlatego że to jest paleta bardzo monotonna. To jest paleta, no może nie jednego makijażu, ale dwóch, trzech makijaży. Nie da nam różnorodności i z tego powodu nie jestem w stanie dać jej wyżej ponad palety, które tych możliwości mają więcej. Jest to na pewno jedna z moich najulubieńszych palet w ogóle w mojej kolekcji, a już na pewno najbardziej ulubiona paleta, jeżeli chodzi o właśnie taki makijaż typu brąz. Ciepły, letni, to są w ogóle idealne kolory do niebieskiej tęczówki. Zawsze jak noszę cienie z tej palety, moje oczy po prostu są jak żarówka. Lubię ją też za to, że mimo tej ciepłoty, ona nie jest jakoś mocno, nie wiem, żółta, nie jest pomarańczowa. Jest właśnie taka brąz. Dalej jest to bardzo łatwy kolor do noszenia. Błyski są tutaj też cudne, takie idące bardziej w stronę ognistą i chyba właśnie dlatego te oczy niebieskie tak się przy tym wybijają. Natomiast no jest ograniczona. Jest ograniczona, nie da się tutaj zrobić tak naprawdę jakiejś wielkiej ilości makijaży. Natomiast jeżeli lubicie makijaż typu brąz, lubicie ciepło,
macie na przykład niebieskie oczy, chociaż to nie jest oczywiście wymóg, to ta paleta jest idealna na co dzień. I naprawdę przykro mi, słuchajcie, że daję ją na miejscu 8, bo no bardzo ją lubię, ale no nie mogę. Nie mogę, po prostu inne palety mają troszeczkę więcej możliwości. Miejsce 7, to jeżeli mnie pamięć nie myli, to paleta z top 10 zeszłego roku, dlatego troszeczkę mnie bawi, że ona jest na miejscu 7, ale znowu nie mogę inaczej. To jest Retro Glam. Paleta, którą naprawdę uwielbiam, która jest niezwykle wyjątkowa w mojej kolekcji. Kolekcji nie tylko Nataszy Denony, ale w po prostu kolekcji moich palet. Bardzo oryginalne i kreatywne zestawienie kolorów, plus ta tonacja tych zieleni, ona jest magiczna. To są zielenie chłodne, lekko brudne. Chyba w którymś filmie, w którym robiłam makijaż tą paletą, przyrównywałam je do brudnej wody po myciu podłogi i coś w tym jest, słuchajcie. Nie, wiem, że nie każdy czuje się dobrze w takich kolorach. Ja akurat tak, dlatego no, bardzo chętnie używam tej palety, zwłaszcza tej zieleni. Przyznaję, że jeżeli chodzi o te róże tutaj, to tak znowu dla mnie mogłyby być czymś innym. Natomiast najczęściej, myślę, że widać tutaj nawet po, gdzie ty, ta strona, po tym cieniu. To jest cień, którego używam tutaj najczęściej, w ogóle te dwa, plus ten mat. Bardzo łatwy, prosty i piękny makijaż, taki inny niż wszystkie. Ta paleta, wiem, że nie miała takiego wzięcia jak niektóre inne palety Nataszy, ale znowu, Natasza jest o tyle mądrą bizneswoman, że ona nie robi palet dla każdego. Są palety, które rzeczywiście no, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, bo są w guście ogółu tak szeroko pojętego, natomiast wrzuca nam też takie smakołyki właśnie w postaci na przykład palety Retro Glam. Ona, mam wrażenie, dostała słabe opinie, sporo osób ją zjechało. Ja nie wiem dlaczego, bo jakość jest fenomenalna, tak jak zawsze u Nataszy, a dodatkowo mamy bardzo ciekawą i oryginalną kolorystykę. Także miejsce 7 Retro Glam. Jeżeli chodzi o miejsce 6, tutaj była bitwa. W ogóle od tego numeru wzwyż to zapytacie mnie jutro i powiem Wam co innego. Na miejscu 6 jest paleta, która dla mnie osobiście łączy w sobie jakby wiele innych palet Nataszy i jest przez to bardzo różnorodna. Bardzo lubię ją zabierać na jakieś krótkie wyjazdy, ponieważ daje mi kilka opcji. Jest to paleta My Dream. Bardzo podoba mi się w ogóle opakowanie tej palety, te kleksy. Ja uważam, że są genialne. Wiem, że też znowu część ludzi się nie podobało. Natomiast dla mnie super, w ogóle cała kolekcja jest super. To, co mi się podoba w tej palecie, to właśnie ta różnorodność, ponieważ mamy kącik taki cieplejszy, z tym pięknym cieniem Invention, który mi przypomina właśnie błyski w brąz, tylko że no, podrasowane, bo ta paleta jest nowsza. Mamy tutaj też kilka cieni, które pozwoliłyby nam zrobić makijaż podobny do makijażu paletą Glam. Na przykład ten ciemny brąz tutaj, te błyski, to by był taki właśnie typowy Glam, chłodniejszy trochę makijaż. Mamy przepiękne fiolety, które kojarzą mi się z paletą Love. Tam co prawda nie ma takich fioletów, ale chodzi mi ogólnie o tematykę. Mamy też przepiękny duochrom, naprawdę bardzo dobrej jakości, z dużym shiftem, taki bardzo gładki. Także mamy cień specjalny, mamy piękne maty, mamy różnorodność. Nie mam tak naprawdę za co nie lubić tej palety, bardzo ją lubię i właśnie służy mi bardzo fajnie na różnego typu wyjazdach. Może nie jakichś długich wyjazdach, ale jak wyjeżdżam tak, nie wiem, na 3 dni, to jest dla mnie właśnie taka idealna paleta, bo wtedy czy najdziemy na coś kolorowego, ciepłego, czy po prostu chcę jakiś szybki makijaż, żeby coś mieć na oczach, to ta paleta mi to da. Natomiast nie jest wyżej, ponieważ przez tą wszechstronność i różnorodność po prostu aż tak mnie nie inspiruje. Kiedy myślę o tym, że chciałabym zrobić jakiś makijaż, on niech będzie w fioletach, to nie jest paleta, która przyjdzie mi pierwsza do głowy. Mimo tego, że dałabym radę spokojnie zrobić nią taki makijaż, to są inne, dla których właśnie na przykład ten fiolet jest tematem przewodnim, więc one kojarzą mi się tak, wiecie, z tą kolorystyką. To jest dla mnie główny taki mankament tej palety. Mankament, który jest jednocześnie bardzo taką użytkową cechą tej palety. Także stąd to miejsce nie dałam rady dać jej wyżej. Nie chciałam dać jej też niżej, poniżej Retro Glam, czy brąz, czy innych palet, ponieważ no właśnie te możliwości, ona daje nam dużo możliwości. Każde kolejne miejsce, słuchajcie, to była dla mnie mordęga, ale mamy top 5. Na miejscu 5 jest paleta Retro. Jest to niezwykle przepiękna historia kolorystyczna.
róże, mauve. Ta część jest bardziej mauve różana. Tutaj mamy znowu bardziej klasyczne, no nie chcę powiedzieć fiolety, ale no po części fiolety. Mamy też bardzo fajny cień w załamanie, taki typowy topik neutralny. Bardzo ładne błyski, które są i jaśniejsze, i ciemniejsze. Mamy też cień specjalny w postaci tego Psychedelic. Przepiękny błysk. Tutaj też bardzo lubię ten jasny mat, który jest tak leciutko zabarwiony różowością. Ja go uwielbiam używać właśnie do moich takich fioletowych makijaży, do mauve makijaży, jeżeli pamiętam, żeby wyjąć tą paletę. Tutaj jestem bardzo bliska zrobienia denka i kto wie, czy nie sobie nie wsadzę tej palety w jakiś projekt w przyszłym roku, żeby właśnie zdenkować ten cień. Nie mam w zwyczaju robić tego typu projektów, ale przyznaję się, że jak już jestem blisko, to jakoś włącza mi się taki zapalnik, że może spróbować to dokończyć. To również jest paleta wielu możliwości, aczkolwiek nie tak różnych jak paleta My Dream. Bardziej bym powiedziała, że jest do makijaży takich romantycznych, spokojnych. Jedyne w sumie, co mi w niej brakuje, to może jeszcze jednego matu, ale w trochę innym kolorze, ponieważ tutaj jest przepiękna w ogóle takie bordo, które tutaj widać też często używam. I to jest Cream to Powder. Formuła, którą ja uwielbiam, wiem, że nie każdy, ale mamy też Groove, który jest tak naprawdę niewiele jaśniejszy od niego, więc jakby w to miejsce dać cokolwiek innego, może by sprawiło, że ta paleta byłaby znowu bardziej wszechstronna. Niemniej jednak ja uwielbiam ją taką, jaką jest. Rzeczywiście jest retro, tak mi się kojarzy. Kolory mauve, wydaje mi się, są szeroko lubiane i mają bardzo wielu odbiorców. Też bardzo piękna paleta do niebieskich oczu. Ale nie tylko. Do zielonych też będzie super wyglądać. Tak naprawdę do wszystkich. Ja generalnie nie jestem za tym, żeby mówić, że dany kolor oczu powinien malować się na taki czy inny sposób. Aczkolwiek prawdą jest, że przy pewnych kolorach nasza tęczówka wygląda po prostu tak bystrzej. Ja to tak naprawdę zaczęłam mocniej zauważać, jak zaczęłam nagrywać na YouTube i zaczęłam widzieć siebie na ekranie. I widzę, w których filmach na przykład ta tęczówka bardzo się wybija, a w których jest po prostu... I po prostu jest. Także dzięki temu też uczę się, co no, w teorii mi pasuje, ale jak wiecie, ja na to nie patrzę, także... Miejsce czwarte. Chciałam powiedzieć trzecie, ale nie, czwarte. Nie, no, to dobrego wyboru dokonam. Jestem szczęśliwa, tak. Miejsce czwarte to będzie paleta Glam. Tutaj wahałam się z retro, ponieważ retro jest dla mnie ciekawsza, bo jest po prostu kolorowa. Natomiast Glam... też skrzybiąca paleta w mojej kolekcji. To jest w teorii paleta, która jest idealna na co dzień dla osób, które nie lubią koloru, nie lubią jakiegoś widowiskowego bardzo makijażu. Chcą po prostu klasyczny, elegancki makijaż do pracy i to im wystarcza. To jest paleta, uważam, idealna. No jedna z. Pewnie domyślacie się, to będzie wyżej. Nie mogłam dać jej wyżej ze względu na błyski, które w późniejszych paletach Nataszy po prostu są podrasowane, więc nie jestem w stanie dać tej palety wyżej. Natomiast jakby wydała taką paletę, ale właśnie z błyskami z tej nowej formulacji, tej takiej skrzącej, to kolorystycznie myślę, że byłaby co najmniej oczko wyżej. Do momentu, w którym ukazał się na rynku Midi Xenon, czyli paleta, która no, ukazała się w sumie jako ostatnia z tej kategorii, to była najbardziej chłodna paleta Nataszy. W dalszym ciągu uważam, że jest chłodna. Na niektórych wychodzi bardziej szaro, na niektórych wychodzi bardziej neutralnie, tak beżowo. To zależy od naszej po prostu tonacji skóry. Na mnie rzeczywiście wchodzi w te takie beżo-szarości. To nie jest szary, tak jak na przykład mamy w Xenon. To nie jest też taki beż z kategorii brzoskwinek, różanych, różnych odcieni, jak mamy w I Need a Nude. To jest taki neutralny, wydaje mi się. Bardzo lubię tą paletę, uważam, że ma bardzo fajnie skomponowaną proporcję błysków do matów, aczkolwiek no ja matów mogłabym jeszcze mieć kilka więcej tutaj, nie ukrywam. Wszystko, czego trzeba tutaj jest. Mamy bardzo jasny mat, mamy ciemny mat, także już chociażby z tego powodu jest to paleta w moich oczach kompletna. Zostało nam top 3, słuchajcie, i przyznam się, że zdziwiłam się, że tak bardzo pchałam do przodu właśnie te palety. Są to, no myślę, że ci, którzy znają katalog Nataszy Denony, wiedzą już, jakie to są palety. To są palety, które Natasza wydała w tym roku. Także z jednej strony zdziwiło mnie, że właśnie te palety tak bardzo no, idą ku górze mojego rankingu.
A z drugiej strony pomyślałam, że w sumie ma to sens, ponieważ po pierwsze są dla mnie świeże, więc są dla mnie ekscytujące. W dalszym ciągu ta historia kolorystyczna mi się nie przejadła, ale też to są palety, w których Natasza już zaczęła nam wprowadzać nowe formulacje, nowe, bardzo skrzące błyski i nadała tym paletom po prostu nowy wymiar. Kolorystycznie można by tutaj się kłócić, dyskutować, czy są lepsze, czy gorsze. Natomiast jeżeli chodzi o formulację i o performance, to są trzy najlepsze palety Nataszy Denony w tym momencie. Także już słuchajcie, nie przedłużając, na miejscu trzecim I Need a Nude. To jest paleta, która bardzo mnie zaskoczyła, która na początku nie wywołała u mnie aż takiego entuzjazmu, jakbym sobie tego życzyła, ponieważ wypada na mnie bardziej różowo, niż bym tego chciała. Ja miałam nadzieję, że to będzie paleta bardzo neutralna na mnie i która będzie taką przeciwwagą do glam, która jest znowu chłodna. Natomiast no, na mnie wyskakuje róż, wyskakuje brzoskwinia. No taką mam tonację, nic tutaj z tym nie zrobię. Ale słuchajcie, zauważyłam, że ja naprawdę często po nią sięgam, zwłaszcza jak mam takie dni, gdzie chcę po prostu łatwy, szybki makijaż, nie mam nic nowego do testowania, nie nagrywam i tak dalej, po prostu chcę szybki, dzienny makijaż. Bardzo często sięgam po tą paletę, właśnie dlatego, że ona jest mega prosta. Mamy piękne, jasne maty, w których możemy przejść też w bardzo ładne, takie średniej intensywności, plus no, mamy ciemny brąz, błyski są obłędne. Ja tak naprawdę mogę jeden, obojętnie który ten błysk, położyć na całej powiece i już jestem szczęśliwa. Dlatego pomimo tej różowości, która z niej bije, nie byłam w stanie dać jej poniżej glam. Bo tak zastanawiałam się, przyznaję się, dosyć długo. Glam czy ani ten nude? O Jezu, która? I mówię, kolorystycznie jakby glam, do niej mi bliżej, wolę się w takich bardziej neutralno-chłodnych odcieniach, albo idziemy w ogień, w brąz. Natomiast błyski w glam nie są takie jak tutaj. Te błyski są totalnie czymś innym, mają wiele wymiarów, są przepiękne, taflowe, odbijają światło. To jest naprawdę przepiękna paleta i zastanawiam się, czy opłacałoby się Nataszy zrobić na przykład glam 2.0 albo brąz 2.0 i wiecie, podrasować te istniejące palety właśnie o tą nową formulację. Tak szczerze mówiąc między nami, myślę, że nie opłaca jej się to. Lepiej wydać po prostu nową historię kolorystyczną, a tamte przenieść na makijażowy cmentarz, co jest oczywiście smutne. Ale naprawdę coś tutaj zrobiła. To jest paleta, której nie spodziewałam się dać do top 3. Zupełnie nie. Przyznaję się, że kiedy zrobiłam właśnie recenzję tej palety na swoim kanale plus 4 makijaże, pomyślałam, ok, jest fajna, ładna, ale to nie jest to. To nie jest dla mnie paleta nude. A jednak okazuje się, że w użytkowaniu jest tą paletą nude dla mnie. Zostały nam dwie palety. Myślę, że duża część z Was wie, że została nam Yuka i został nam Xenon. I teraz, która będzie na którym miejscu? Na miejscu drugim jest Yuka, słuchajcie. Yuka, która wywołała też duże poruszenie, ponieważ to jest bardzo odważna historia kolorystyczna, jeżeli chodzi o marki takie premium, o marki high-end sprzedawane w Sephorach i tak dalej. To nie jest kolor, który widzimy od takich marek, także Natasza naprawdę zrobiła tutaj niezłe zamieszanie. I to jest też paleta, w której po raz pierwszy w takiej ilości pojawiły się właśnie te foliowe błyski. I to jest powód, dla którego ta paleta tak wysoko zaszła, plus fakt, że jest zielona. Ja może wiecie, uwielbiam zielenie, zwłaszcza te zgniłe. Po prostu to jest to, w czym czuję się bardzo dobrze. Uwielbiam ten kolor Camu Camu, to jest taka limonka, która we wnętrznym kąciku wygląda obłędnie. Po prostu obłędnie, nieważne co dacie już dalej, może to być nawet brąz, może to być właśnie na przykład flax, ten Elysian, tak żeby po prostu coś tam błyszczało na powiece, ale dacie ten kamu wewnętrzny kącik i makijaż jest naprawdę odjazdowy. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja po prostu uwielbiam, kiedy paleta jest jakaś, kiedy ma jakiś temat przewodni, ta zdecydowanie taki ma i to mnie mega inspiruje. Yuka ma też w sobie takie bardzo interesujące i inne tonacje tych zieleni, ponieważ to wszystko, można powiedzieć, to jest zielony, natomiast one nie są takie same, tak? Są chłodniejsze, są tutaj bardziej takie brudno-szare zielenie. Mamy też jakby klasyczny taki czysty morski. To jest dla mnie też dziwne w tej palecie, ale pasuje, naprawdę pasuje.
Mamy też taką zieleń bardziej leśną, można by powiedzieć. Tak samo tutaj w tych brązikach. To jest niby, wiecie, niby ta sama kategoria, ale jednak to jest co innego. I na ogół to ma sens. Kiedy dodamy do tego przepiękne błyski, które mają 18 wymiarów, nie wiem nawet ile, ale niech będzie, tworzy się na oku po prostu magia. Natomiast nie mogłam dać jej na pierwszym miejscu, ponieważ Xenon zawładnął moim sercem. Może widzieliście to trochę na moim kanale, jak robiłam 4 makijaże, czy w innym filmie. Ta paleta naprawdę ma w sobie coś, że ja staję się nagle bardziej kreatywna niż jestem. Ja generalnie nie jestem, uważam, osobą jakąś szczególnie kreatywną. Robię często makijaże w tej samej technice, bo po prostu znalazłam styl, który według mnie pasuje do mojej budowy oka i się go trzymam z rękoma i nogami, ale za to lubię kombinować z kolorami, lubię różne kolory po prostu w te miejsca wymieniać. I ta paleta na początku sądziłam, że będzie paletą raczej taką właśnie supportującą, że ją będę musiała używać z czymś innym, ale okazuje się, że nie, że spokojnie jestem w stanie tej palety używać solo, powiem więcej, używać i być zadowolona z efektu, wracać do tej palety regularnie, bo naprawdę wracam do niej bardzo często. Nie zawsze, żeby zrobić cały makijaż, ale właśnie jako paleta taka supportująca również. To, co mi się podoba, to cudowne maty, i jaśniejsze, i ciemniejsze, i te po środku. Generalnie jest z czego wybierać. Są tutaj jasne błyski. Ja zauważyłam tak już z wiekiem, że preferuję jednak błyski jasne. Nawet jeżeli to jest jakiś, nie wiem, szalony kolor, niech będzie, że jest to niebieski. Lubię niebieski w błysku, ale żeby to był jasny niebieski. Bo po prostu moje oczy są dosyć małe, mam opadającą powiekę i jak nałożę na to jeszcze ciemny błysk, no to wszystko tak przytłaczające jest nieco. Dlatego cieszy mnie niezmiernie, że jest tutaj tyle tych jasnych błysków, które mogę wymieszać też z czymkolwiek. Mogę położyć je jako topper też na jakikolwiek kolor. Dzięki temu ta paleta jest najbardziej wszechstronną i różnorodną paletą w ofercie Natasha Denona, jeżeli chodzi o midi palety. To jest paleta, która jest bardzo łatwa do połączenia z jakąkolwiek inną paletą, ale też można jej używać solo. Przyznaję się też, że mam po prostu teraz jakieś ciągoty w stronę takie chłodne, srebra i to też na pewno jakiś wpływ miało na moją decyzję. No jest to też najnowsza paleta, z którą się bawię ostatnio bardzo dużo i nawet myślałam, czy wrzucać ją do tego zestawienia, czy nie, ale z drugiej strony naprawdę już ją tak obmacałam na wszystkie strony i użyłam ją tyle razy na oczach, że no źle bym się czuła, nie wprowadzając ją do tego rankingu. Naprawdę zasłużyła na to pierwsze miejsce. No i standardowo teraz pytanie do Was. Jaka jest Wasza ulubiona paleta midi? Czy macie w ogóle jakąś? I jeżeli tak, to jaką? Co o niej myślicie? Czy jest to format i marka, której chcecie się przyglądać więcej, która działa na Was po prostu? Bardzo jestem ciekawa. Dajcie mi też znać, czy chcecie, żebym zrobiła ranking tych paletek mini. Ich również mam trochę, chyba nie aż tyle co tych, ponieważ te, można powiedzieć, że kolekcjonuję, te mini niekoniecznie. Ale bardzo chętnie zrobię, bo to jest też, wydaje mi się, format ten mini. Jest to format, od którego zazwyczaj najwięcej ludzi zaczyna swoją przygodę z Natashą Denoną, więc myślę, że może to być przydatny film dla ludzi, którzy poszukują właśnie paletki mini i nie wiedzą, na którą się zdecydować, jakie są różnice pomiędzy nimi. A teraz życzę Wam przymiłej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!